Cześć! Nie wiem, czy wiecie, że w tym roku marka Too Faced obchodzi swoje 20-lecie i z tej okazji przygotowała dla nas fantastyczne produkty, którymi dzisiaj właśnie wykonam ten urodzinowy makijaż. Zostańcie z nami do końca, bo będzie naprawdę mnóstwo kolorów, mnóstwo błysku, brokatu, czyli to, czego naprawdę potrzebujemy na takie imprezowe looki. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Kurę wcześniej już przygotowałam, ale powiem Wam szybko, co już na nią zaaplikowałam. Nałożyłam oczywiście kultową bazę Hangover nawilżającą, która świetnie się sprawdza do mojej suchej skóry. Przedłuża trwałość makijażu i też zmiękcza naskórek. Kultowy, uwielbiany przez Was podkład Born This Way, który po prostu znika z perfumerii w tempie zastraszającym. Ale mam dla Was świetną wiadomość, pojawiły się też nowe odcienie, także jest z czego wybierać. I uzupełnieniem do tego podkładu fantastyczny, wielofunkcyjny korektor, który rewelacyjnie koryguje, ale też możemy nim bawić się poprzez konturowanie, rozświetlanie. Bardzo fajny, wielofunkcyjny produkt. No i oczywiście też ulubiony Wasz puder Born This Way z tej samej serii do wykończenia makijażu. Czyli skóra jest przygotowana, także przechodzimy do gwiazdy tego makijażu, czyli do oka. No i tutaj pojawiła się rewelacyjna paleta, która ma 20 odcieni i tutaj ciekawostka, 10 z tych odcieni, czyli te, które widzimy tutaj u góry, to są odcienie, które pojawiły się właśnie w pierwszej kolekcji marki Too Faced, a te pod spodem są to nowe uzupełniające kolory. Zaczynam od modelowania powieki. Tym odcieniem o nazwie Gigi nakładam na całej linii załamania, nawet tak wręcz powyżej. Makijaż ma być naprawdę taki rzucający się w oczy, wręcz troszeczkę teatralny, więc możecie sobie spokojnie pozwolić na to, żeby ten odcień pojawił się ku linii brwi. Kolory są naprawdę rewelacyjnie napigmentowane i super się rozprowadzają, ale to chyba tak jak każda paletka marki Too Faced. To, co mogę Wam jeszcze powiedzieć ciekawego o tej palecie i ogólnie o całej kolekcji, to, że ta kolekcja to jest odnowienie pierwszej serii produktów stworzonych właśnie przez markę Too Faced. Także na tą rocznicę postanowili stworzyć nowe formuły, nowe opakowania, ale często tych samych odcieni produktów, które zostały stworzone jako pierwsze. Także moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Nie wiem, jak Wam się to podoba, ale uważam, że bardzo ciekawe rozwiązanie. I ten sam odcień nałożę też tutaj na dolną linię rzęs tym samym pędzelkiem. Przechodzimy do bardziej precyzyjnego, ale również tego puchatego pędzelka. I teraz nabierzemy sobie ten taki brokatowy, różowy odcień. I tutaj nakładamy go w tym samym miejscu, ale już jakby skupiając się na załamaniu powieki. Zobaczcie, to jest brokatowy odcień, a praktycznie w ogóle nie osypuje się. Bardzo fajnie się przykleja. Teraz sobie rozetrę delikatnie granice pomiędzy tymi cieniami, wracając do tego poprzedniego pędzelka. I znowu tym bardziej precyzyjnym, analogicznie nakładam na dolną linię rzęs. Okej, już jest blask, a to dopiero początek. Chyba przejdziemy do takiego najbardziej błękitnego, który po prostu mnie kusi. No bo co, seria wyszła w roku 1998, a wtedy, w latach 90. mieliśmy właśnie klimat takich błękitnych odcieni. Także będziemy szaleć i palcem będę wklepywać na tą przestrzeń powieki, której wcześniej nie malowałam. Super jest to, że on jest taki właśnie faktycznie taki jakby zmrożony. Na nim są takie delikatnie odbijające światło pigmenty, które wyglądają dosłownie brokatu. Wyglądają jak płatki śniegu, także super.
I wracam sobie z powrotem do tego różu i delikatnie tutaj zacieram granicę. Teraz wezmę bardziej precyzyjny pędzelek i ten odcień taki typowo srebrny i zaaplikuję w wewnętrznym kąciku oka. Ale nie wiem jak wy, ale ja bym troszeczkę przyciemniła ten makijaż i dodamy trochę tego brokatowego fioletu w zewnętrznym kąciku oka. Jak chcecie osiągnąć właśnie taką większą intensywność tych brokatowych odcieni, to możecie takim ruchem właśnie delikatnie stemplującym jeszcze doklepać więcej tego produktu w tym miejscu, w którym chcecie osiągnąć większą intensywność koloru. No i teraz jedynie dokończymy delikatnie dolną powiekę i nabierzemy odcień o nazwie Chill Out i na dół, na zewnętrzny kącik. I delikatnie tutaj w samym górnym kąciku, żeby ten kolor wyciągnąć stąd. Okej, makijaż cieniami skończony, więc teraz dopracujemy go jeszcze delikatnie, robiąc kreskę i dokładając jeszcze więcej brokatu, no bo przecież brokatu nigdy nie jest zbyt dużo, ale do tego nieoczekiwanie użyjemy nowych pomadek w metalicznym wydaniu, płynnych. I najpierw zaaplikuję odrobinę tej pomadki tak naprawdę transformującej, bo to jest taka pomadka, którą możecie sobie nakładać na już jakiś kolor, jak chcecie dodać mu więcej właśnie takiego odbicia światła, ale ja pozwolę sobie jeszcze nałożyć to na ten niebieski cień, na środek powieki. I teraz przechodzimy do wspomnianej przeze mnie wcześniej kreski i do tego użyję sobie też tej metalicznej pomadki, tylko że w kolorze fioletowym. No to teraz zostało tylko wykończenie makijażu oka maskarą, oczywiście w brokatowym wydaniu, ale spokojnie, w środku jest klasyczna czarna, to tylko wyjściowy mundurek naszej ulubionej maskary i nałożę kilka warstw, żeby osiągnąć efekt właśnie takich sztucznych, intensywnych rzęs. Teraz czas na modelowanie twarzy i nałożę standardowo róż, bronzer i rozświetlacz. Bronzer mój ulubiony na lato, oczywiście z drobinkami brokatu. Róż w takim naturalnym kolorze nadającym właśnie taki delikatny rumieniec oraz kultowy już myślę rozświetlacz w przepięknym takim odcieniu różowego złota, który fajnie się będzie wpasowywał do tego makijażu.
wykończeniem tego makijażu oczywiście musi być również ołowa pomadka, a w Too Faced ich nie brakuje. No i nowa kolekcja pomadek, która również pojawiła się w odnowionej wersji. Mamy te same odcienie, które pojawiły się 20 lat temu, ale w nowej formule i w zmienionych opakowaniach. I tutaj też na każdym produkcie możecie zauważyć, że jest stare logo, które zostało stworzone jako pierwsze i też mamy nowe logo, także możecie sobie porównać, jak na przestrzeni lat te produkty się zmieniły i ewoluowały. No i nałożę bezpośrednio ze sztyftu ten wręcz taki ikoniczny różowy odcień dla marki Too Faced. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o okularach przeciwsłonecznych. Ja wybrałam akurat dzisiaj ten dosyć ekstrawagancki odcień pomadki, ale jeżeli macie ochotę na inny, to tak jak mówiłam, marka Too Faced oferuje Wam bardzo duży wybór kolorów pomadek, a w tej kolekcji znajdziecie także inne odcienie i możecie zawsze wybrać jakiś odpowiadający Waszej urodzie, czy temu, jaki macie dzisiaj humor, czy też żeby podkreślić Wasz charakter. I na wykończenie makijażu utrwalimy sobie całość mgiełką. Wow, dla mojej suchej skóry to jest wręcz jak kompres. Fajnie użyć jej i jako zakończenie makijażu i odświeżenie i możecie też nawet użyć tej mgiełki jako bazę. A jeżeli ta mgiełka właśnie spodobała się Wam, bądź jakiś inny produkt z tych, które pokazywaliśmy, to pamiętajcie, że w opisie zawsze macie linki i dokładne opisy produktów, których użyliśmy przy nagraniu tego filmiku dla Was. Także zachęcam do odwiedzania naszej strony również. Wśród tych produktów znajdziecie tyle faktur i tyle odcieni, że myślę, że każdy z Was stworzy odpowiedni dla siebie makijaż, nawet w bardzo nowoczesnym wydaniu, czy też bardzo minimalistycznym. I zachęcam Was do tego, żebyście komentowali nasze filmiki, mówili o tym, które produkty Wam się akurat sprawdziły i jakie style makijażu Wam się podobają, a być może będzie to dla nas fantastyczna podpowiedź do tego, jaki filmik dla Was następnym razem stworzyć. No i co, zapraszamy do oglądania. Do zobaczenia!